19, więc będziemy mogli zaczynać. Witam Was bardzo serdecznie. Zacznę od tego, czy mamy nowe osoby na sali. Jeśli tak, to ręka do góry. O, fajnie. Dobra. A więc jesteś w Monterey? Co? Może jeszcze raz pytanie. Czy jesteś pierwszy raz? Nie. Któryś raz tak? Dobra, okej. Okay. Więc tak, jesteśmy w Monterey. Głównie piszemy aplikację oparte o technologię Rapid Race, niekoniecznie. Możemy troszeczkę też czasami z Elixirem, czasami z innym. A jeśli chodzi o frontend, to mieliście przyjemność bodajże w tamtym semestrze, niektórzy z Was być może, bawić się troszeczkę Angularem, ale niekoniecznie zamykamy się Angulara, używamy innych frameworków JavaScriptowych, nie było, nie wiem, Ember, Angular też, Vue, React. I dzisiaj mamy czwarte spotkanie, drugi wykład. Dzisiejszy wykład, albo jeszcze inaczej. Dla osób nowych, to jest strona. Jeśli tam wpiszecie się na newsletter, dostaniecie dostęp do Slacka, czyli do takiego komunikatora. Tam będziecie mogli zadawać jakiekolwiek pytania związane powiedzmy z frontendem, czy z naszymi warsztatami, z wykładami, cokolwiek. Nie zrobicie się, zadawajcie nam jakiekolwiek pytania, my tam jesteśmy, piszemy tam cały czas, więc staramy się Wam odpowiadać szybko. Co? I dzisiaj będziemy mieć wykład, który będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część to będzie w wielkim skrócie architektury CSS, o którym mówił Wam Mateusz. I druga część to będzie troszeczkę o webpacku, nie tylko, tam czasami pytania. I co? Życzę Wam dzisiaj, żebyście wchłonęli dużo wiedzy i oddaję głos Mateuszowi. Cześć, ja nazywam się Mateusz Wrzaszcz, jestem frontendowcem w Monte. Razem ze mną ten wykład poprowadzi Damian Dulisz, który również jest frontendowcem. Podzieliliśmy wykład na dwie części pomiędzy siebie. Po mojej połówce zrobimy chwilę przerwy, my się przepniemy z komputerami i wtedy Damian zacznie swoją część. Okej, więc o czym dzisiaj będziemy mówili? No, nowoczesne praktyki tak naprawdę w naszej codziennej pracy frontendowca. Tak, podzieliliśmy ten wykład na takie punkty. Najpierw postaram się przybliżyć Wam, na czym polega budowanie responsywnych stron. No i właściwie jak implementować tą responsywność przy użyciu Media Queries czy też Grida. A następnie zrobię wstęp do tego, co właściwie będzie mówił Damian, czyli poruszę temat architektur CSS. Damian skupi się na komponentach i modułach i na Assets Bundling. Nawet ja czasami patrzę na te hasła, wydają się dosyć zagadkowe, ale myślę, że po tym wykładzie będą jasne. Okej. Responsive Web Design. Właściwie tutaj należałoby zacząć od tego, jak kiedyś wyglądały aplikacje internetowe. Właśnie te na urządzenia mobilne. Bardzo często działały one na drugiej subdomenie. Był to osobny całkowicie kod, który był przeznaczony na jakieś tam urządzenia mobilne, wtedy jeszcze prawdopodobnie małe telefony z małym wyświetlaczem. No, były to osobne serwisy, o które trzeba było osobno praktycznie dbać. Być może gdzieś tam współdzieliły swoją bazę danych, ale było to bardzo kosztowne i czasochłonne. No i przede wszystkim nie było też technik, które pozwalałyby zrobić stronę mobilną, która by działała na jednym silniku z aplikacją desktopową. Od kiedy mamy CSS 3, to pojawiły się Media Queries, dzięki którym możemy napisać kod CSS taki, żeby rzeczywiście obsłużył nam
wszystkie rodzaje urządzeń, nie tylko te małe i te duże, ale też pośrednie. Tak naprawdę tutaj można wszystko. Wraz z tym, jak będą, nie wiem, rozdzielczości się, wraz z tym, jak będą zwiększać się rozdzielczości monitorów, co dzieje się właściwie z dnia na dzień, myślę, że w dalszym ciągu media queries będą mogły obsłużyć te wyższe rozdzielczości. Więc czym jest responsive web design? Jest techniką projektowania stron tak, aby dostosowywał się automatycznie do rozmiaru urządzenia, czyli tak zwanego viewportu. No, możemy tutaj rozróżnić przeglądarki, smartfony, tablety i wszystko, co jest pomiędzy. Strony te są, strony tworzone w tej technice są uniwersalne, działają na dużych ekranach smartfonów, to już powiedziałem właściwie. Warto byłoby dodać, że również tworzenie stron z typu single page application, czy też z użyciem javascriptowych Ajaxów również pozwala dostosować nie tylko wygląd strony, za co odpowiadają CSS-y, ale także dane, które są wysyłane na front, ale to jest temat tak naprawdę na osobne zajęcia. Ok, tu są takie wyszczególnione tak naprawdę punkty, tak zwane plusy budowania stron responsywnych. O wielu rzeczach już wspominałem. Budujemy jeden zestaw treści zamiast wielu wersji tej samej. To przede wszystkim zmniejsza koszty projektowania, co jest ważne dla biznesu, a z drugiej strony dla nas jako frontendowców, no mamy mniej klepania kodu, tak? Po prostu. To tyle, jeżeli chodzi o tworzenie, a jeżeli chodzi o aktualizację, no to sprawa wygląda podobnie. One są dużo prostsze. Możemy aktualizować serwis. Nie musimy tego robić osobno dla wersji mobilnej i dla wersji desktopowej. Możemy to zrobić za jednym razem, aktualizując tak naprawdę jeden arkusz CSS-a, czy też jeden response do API. Jeszcze jedną ważną kwestią jest tak naprawdę wyszukiwarka Google i to, że tam są te roboty, które tak naprawdę indeksują te nasze strony internetowe i responsywne strony są bardzo przyjazne tym robotom i pozwalają lepiej zaindeksować treści zawarte na stronach. To jest tak naprawdę jedna treść, więc jakby później pozycjonowanie tej strony myślę, że będzie zdecydowanie lepsze. Ok. Od czego zacząć budowę responsywnej strony? To jest tak naprawdę podstawowy kod, który trzeba umieścić w pliku HTML. On zmienia skalowanie zawartości przez przeglądarki. Domyślne działanie jest takie, że przeglądarka, jeżeli nie zobaczy tego tagu meta w kodzie, po prostu zmniejszy stronę do rozmiarów urządzenia, czyli prawdopodobnie na jakimś małym smartfonie będzie ona kompletnie nieczytelna. Trzeba będzie ją powiększać. Jeśli zastosujemy Initial Scale 1.0, no to będziemy mieli stronę 1:1 wyświetlaną i to nam zagwarantuje, że będzie. Znaczy to nam jeszcze tak naprawdę nie zagwarantuje, bo musimy jeszcze napisać do tego odpowiednie media queries, o czym za chwilę. Width, device wide, width, to też jest automatycznie z reguły dodawane do tego tagu. To sprawia, że szerokość naszej strony będzie równała się szerokości urządzenia. A poniżej zamieściłem jakieś przykłady, jak wyglądają jakieś przykładowe stronki. Tutaj jest Newsweek na aplikacji
na urządzeniu mobilnym, ta sama treść, widać to samo zdjęcie, jedno, drugie na powiedzmy tablecie. Tutaj już jest jakiś, wydaje mi się, że albo duży tablet, albo mały ekran peceta, no jakiś duży monitor. Ok. Media queries. To właśnie za ich pomocą w CSS-ie będziemy definiować wygląd dla poszczególnych rozdzielczości ekranu. Jak wygląda składnia takiego media query? Przede wszystkim definiujemy rodzaj wyświetlacza, na który ma zadziałać dane query, a także mamy wyrażenie, które spowoduje wyfiltrowanie dla odpowiedniej rozdzielczości, tutaj dla minimalnej szerokości ekranu 480 pikseli. Jak to czytać? Dla ekranów typowych typu ekran monitora i dla szerokości powyżej 480 pikseli nadaj margin z lewej i z prawej 10 pikseli. Oczywiście to jest proste wyrażenie, możemy skonstruować bardziej skomplikowane. Możemy użyć w tym celu operatorów logicznych AND, NOT i ONLY. Tutaj są przykłady takich wyrażeń. Ja nigdy tego nie używałem, ale zakładam, że można przynajmniej tak jest w dokumentacji, że dla ekranu telewizora, dla ekranu monitora, zaraz jeszcze wskażę, jakie inne rodzaje można tutaj podać. No i to drugie query będzie zawężało chod CSS do ekranu pomiędzy 568 pikseli a 768. Lecimy dalej. Tutaj wypisałem wszystkie typy mediów, które możemy filtrować. Najciekawszym jest, poza powszechnie stosowanym screen, najciekawszy jest print, rzadko stosowany, aczkolwiek myślę, że w niejednej aplikacji, z której użytkownik miałby potrzebę wydrukowania jakiejś treści, byłyby przydatne. Po prostu zmieniamy stylówkę dla wydruku. Kiedyś to się realizowało poprzez jakieś osobne arkusze styli. Teraz możemy to wszystko zrobić w jednym pliku. Jakie wartości możemy zmieniać? Możemy zmieniać wysokość, szerokość, możemy zmieniać orientację, rozdzielczość, sprawdzać rozdzielczość i sprawdzać też, czy jakich proporcji jest dany ekran. Przykładowo parametr orientation może sprawdzać, czy to jest landscape, czy portrait. No i dzięki temu możemy konstruować takie warunki. Teraz przejdźmy do tak naprawdę dobrych praktyk związanych z media queries, bo pisanie ich w czystym HTML-u jest dosyć trudne, może nie trudne, a uciążliwe, dlatego bardzo polecamy skorzystanie z jakiegoś preprocesora, Sasa, Lesa, czegokolwiek, co umożliwia nam choćby, tak jak na tym slajdzie, zdefiniowanie breakpointów. To właśnie te szerokości minimalne, maksymalne, z których będziemy korzystać pisząc media queries, możemy je po prostu zdefiniować jako variables w pliku SCSS. To zdecydowanie ułatwia pisanie, bo nie musimy pamiętać, czy to było 468, czy 469, po prostu screen, powiedzmy, rozmiar S i tyle. Tak naprawdę tutaj
Pokazałem tylko część zmiennych, które można zdefiniować w dużym projekcie. Ich będzie dużo więcej. Tak naprawdę można podawać, znaczy wskazane jest podanie szerokości minimalnej, maksymalnej, tego się używa później. Ok. Dobre praktyki, ciąg dalszy. Tutaj chciałbym wskazać, że rzeczywiście skorzystanie z preprocesorów to oszczędność miejsca w kodzie i no widać tutaj oszczędziliśmy parę linijek. Jeżeli to by był SAS, to tak naprawdę byłoby tego jeszcze mniej, bo pozbylibyśmy się kamery. Najważniejszą jest tutaj rzeczą, że w czystym CSS-ie musielibyśmy dla każdego media podawać nazwę klasy, czy też tag, dla którego dane style mają być zaaplikowane. Przy użyciu CSS-a można po prostu SAS-a czy SCSS-a można to po prostu zagnieździć wewnątrz jednego tagu. On to tak naprawdę przekompiluje w taką formę, ale my już mamy parę linijek mniej i nie musimy już o tym pamiętać. Co ciekawe, można też te media queries w SCSS-ie zagnieżdżać jeszcze bardziej, czyli jeżeli będzie jeden warunek, możemy wewnątrz na kolejnym poziomie zadać jeszcze jeden warunek, żeby sprawdzał kolejne wyrażenie. I tutaj jeszcze o rzeczach, których należy unikać, mianowicie no, zresztą ja rozmawiałem z Damianem przed wykładem i stwierdziliśmy, że obaj robiliśmy kiedyś tak samo, no, jak zaczynaliśmy zabawy z media queries, mianowicie nie wiem, wyrzucaliśmy je do jakiegoś osobnego pliku albo pisaliśmy je na samym końcu jednego i tego samego pliku. No to jest zdecydowanie zła praktyka. No, robi nam się bałagan i tracimy kontrolę nad tym, co modyfikujemy. Czasami możemy zmodyfikować coś na górze stron, na górze arkusza styli i zapomnieć o tym, że to gdzieś na dole jest modyfikowane dla jakiejś rozdzielczości. Tak jak tutaj na przykładzie, jeden tag, styluweczka dla tak naprawdę to jest aplikacja Mobile First, o czym za chwilę. Tutaj style dla najmniejszego rozmiaru ekranu i poniżej zmiana dla tabletu, który będzie miał inną orientację, czy innego ekranu, który będzie miał inną orientację. I tutaj zagnieżdżone kolejne media query, które w tym wypadku poziomego ekranu będzie jeszcze dla większej od jakiejś szerokości będzie nadawał inny styl. I teraz jeszcze ciekawostka, o czym wiele osób zapomina. Można też kontrolować rozdzielczość ekranu. Tutaj jest konkretnie chodzi o retinę. Ona jakby, jak wiecie, ma większą gęstość pikseli niż standardowy ekran. Możemy to sprawdzić przy pomocy takiego wyrażenia. I tutaj na przykładowym kocie widać, gdzie ikona, która na zwykłym ekranie, powiedzmy, ma wymiar 16x16 pikseli. Dla ekranów Retina tutaj jest podpięty osobny plik, który jest dwa razy większy, ma tak naprawdę 32x32 piksele, ale mówimy mu, żeby go zmniejszył do 16x16 i zagęścił te piksele, żeby one miały idealną ostrość. Warto o tym pamiętać, to fajnie wygląda i chociaż klient może tego nie zauważyć, ale jednak część użytkowników będzie to widziała, bo jednak te ikony, te obrazki wszystkie stają się rozpikselowane. Ok, teraz parę słów na temat podejścia Mobile First, które jest z jednej strony filozofią, która towarzyszy designerom podczas tworzenia podczas projektowania aplikacji, a my skupimy się na implementacji
W skrócie oznacza to, że będziemy pisać media queries w taki sposób, że podstawowe style będą, będą nam definiować wygląd najmniejszego ekranu, a tylko będziemy dodawać potrzebne i niezbędne kolejne media queries, które zmienią nam wygląd dla ekranu większego czy ekranu jakiegoś komputera. Jak to wygląda w praktyce? Na początku mamy kod, który nie ma media query. On definiuje nam jakąś szerokość kontenera dla telefonu, powiedzmy. Tam z reguły, tutaj dodałem to trochę specjalnie, to nie jest konieczne, z reguły każdy div ma szerokość automatycznie nadawaną na 100%. I z tego też skorzystamy, a gdy będziemy tylko chcieli to zmienić dla większego ekranu, to dodamy media query, które nam to właśnie uczyni. Jakie są zalety właśnie podejścia do takiego pisania kodu? Na pewno zamiast nadpisywać style, które wcześniej zdefiniujemy dla większego ekranu, jeżeli stylujemy coś dla mniejszego, wcześniej mieliśmy dla większego, będziemy mieli dużo atrybutów do nadpisania. A jeżeli podejdziemy do tego mobile first, to na pewno tych zmian będzie mniej. Będziemy tylko dodawać, a nie nadpisywać. I tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku mniejszych ekranów bardzo często, i to już wiemy z praktyki, będziemy korzystać z domyślnych właściwości elementów HTML-a, takich jak właśnie width i auto, i ewentualnie będziemy je zmieniać dla wyższych rozdzielczości. No i korzystając z tej metody w większych projektach, w większych agencjach, będziemy tak naprawdę działać tym samym tokiem myślenia, co designerzy. Jeszcze chciałem wspomnieć o gridzie, który niejako jest podstawowym narzędziem podczas wykonywania responsywnej aplikacji. I nie tylko, bo tak naprawdę odkąd pojawiły się gridy i jest ich naprawdę duży wybór, nawet przy konstruowaniu strony, która docelowo będzie tylko działać na ekranie desktopu, i tak z niego będziemy korzystać, bo jest to bardzo wygodne. Niemniej grid strasznie fajnie usprawnia przygotowanie właśnie mniejszych, przygotowanie aplikacji pod mniejszej rozdzielczości. Ale na początek powiem, jak jest to mniej więcej zbudowane. Podstawowym to jest tutaj na przykładzie Foundation, z którego na warsztatach korzystacie. Foundation, właśnie podstawowym elementem grida jest row. Jest to element, który tworzy blok, w którym będziemy zawierać poszczególne kolumny. I tak jak widać na screenie, pełna dowolność w definiowaniu rozmiarów tych gridów. To jest bardzo podobne do, myślę, że stąd się wzięło, bardzo podobne do szpalt w druku tradycyjnym, co zresztą też zawsze usprawniało składanie gazet papierowych. Zostało to zaadoptowane do projektów webowych. I teraz najważniejsza część, czyli jak już mamy ten row, mamy tą kolumnę, możemy zdefiniować przy pomocy kolejnych klas, jak one będą się zachowywać w poszczególnych rozdzielczościach. Tutaj trzykolumnowy jakiś widok, dla którego przy dużej rozdzielczości jedna kolumna będzie zajmowała czwartą część całego grida, ale tutaj widać, jak to wygląda.
równe trzy części, ale gdy zmniejszymy ekran, zobaczymy, że inne klasy zostały wtedy przeczytane przez Media Queries i szerokość kolumn się zmieniła. W Foundation ten grid jest dosyć skromny. Oczywiście można go rozbudować. Ja polecam zbudowanie w projekcie takiego grida samemu. To nie jest trudne. Można się wzorować na jakimś gotowym, ale można go też usprawnić i wyposażyć w dużo więcej jakby wielkości, nad którymi będziemy mieli kontrolę. Dodatkowo już nie chciałem tutaj kolejnych slajdów marnować na to, bo to można tak naprawdę zobaczyć sobie w dokumentacji. Można tak naprawdę gridy zagnieżdżać w sobie. Także tworzyć naprawdę skomplikowane układy, które będą po zmniejszeniu nadal nie rozsypywać, będziemy mieli kontrolę. Ale to jak mówię, odsyłam do dokumentacji, tam jest tego cała masa. Korzystanie z tego jest bardzo proste. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o responsywność. W drugiej części parę słów na temat architektur CSS. I tutaj poruszę jakby dwie główne architektury, z których też korzystamy w Monterey. To będzie SMARTS i BEM. Co to właściwie jest SMARTS? Jest to framework, którego autorem jest Jonathan Snook. I on sam pisze na swojej stronie, że to jest bardziej przewodnik niż sztywne ramy. Tak naprawdę każdy z nas, gdy zapozna się z jakby ideą tej architektury, może dostosować ją do wielkości swojego projektu i zaaplikować tam tylko te rzeczy, które wydają mu się potrzebne i które usprawnią proces implementacji. A teraz pokrótce, na czym koncentruje się SMARTS. Tak naprawdę to jest to 5 kategorii, które teraz przybliżę. Kategoria Base są to arkusze styli, które służą do stylowania wartości domyślnych, takie jak body, HTML, linki i wiele, wiele innych. Tutaj także zazwyczaj recytuje się pewne style, żeby jednakowo wyglądały we wszystkich przeglądarkach, chociaż to już jest coraz rzadszy problem, ale w dalszym ciągu taki reset się stosuje. No i tutaj styluje się podstawowe tagi, tak jak będzie się chciało, żeby wyglądały w całym projekcie. Powiedzmy, jeżeli będziemy chcieli stworzyć link, to nie wiem, nadamy mu tutaj kolor niebieski i to właśnie zrobimy w części base. Kolejna sekcja layout. To tak naprawdę główne elementy konstrukcyjne każdej aplikacji internetowej, przynajmniej w większości pojawia się jakiś nagłówek, jakieś menu, nawigacja, nie wiem, być może jakieś breadcrumpy, na pewno jakiś footer i to właśnie w tej sekcji będziemy stylować te elementy. Tutaj autorzy z Maxa sugerują poprzedzanie tych elementów prefiksem L, tych klas prefiksem L, ale to nie jest obligatoryjne i tak naprawdę możemy to pominąć. Kolejną kategorią jest module. To jest tak naprawdę największa część naszych arkuszy styli. Tutaj definiujemy pewne moduły wielokrotnego użytku, które będziemy w wielu miejscach aplikacji stosować, przykładowo jakiś box albo nie wiem, jakaś
czy to tak naprawdę jakiś blok tekstu, post. No, tych opcji jest naprawdę dużo w zależności od projektu. I teraz kolejna kategoria state. I ona właśnie służy do stylowania wariacji na przykład modułów. Możemy tutaj definiować, one są, możemy tutaj definiować aktywne stany, nieaktywne, rozszerzone, ukryte. One są bardzo często poprzedzone prefiksem is. Akurat w naszych projektach pomijamy tę kategorię, ale tak jak mówię, każdy deweloper dostosowuje to do swoich potrzeb. Za to bardzo fajną kategorią są theme. Tak jak tutaj napisałem, one są podobne do kategorii state, ale tutaj będziemy tak naprawdę tworzyć komponenty, które mają, powiedzmy, będziemy sterować moduły, które będą miały jakiś specyficzny wygląd dla specyficznego miejsca w naszej aplikacji. Tak naprawdę te tematy możemy podzielić na według stron, na których będą wyświetlane, albo według modułów, tylko na tych stronach, na których się znajdują. Jak to wygląda bardzo często w praktyce? To wygląda tak, że tworzymy taką strukturę katalogów, która odzwierciedla nam te kategorie, o których wspomniałem wcześniej. I tak w folderze base naszej aplikacji znajdą się, powiedzmy, zmienne i ta podstawowa stylóweczka, o której wspomniałem wcześniej. Moduły, najważniejsza część, tutaj zdefiniujemy stylówkę dla batonów, formularzy, jakichś boxów i innych elementów, które zauważymy, że często nam się powtarzają. Folder layout, w którym ostylowany jest header, footer, może jakaś nawigacja. I themes, w którym, powiedzmy, korzystamy z jakichś modułów, a na przykład z formularzy, ale będą one miały tam specyficzny wygląd, więc tworzymy arkusz, który nazywa się login page i tam dopracujemy ten design. My bardzo często w Monterey tworzymy jeszcze taki folder utils, w którym to znajduje się arkusz z bardzo pożytecznymi klasami, używanymi w wielu miejscach, powiedzmy klasa, która będzie nam centrowała jakiś element albo flotowała do lewej, do prawej, być może klasa z jakimś marginem, który jest często w designie używany, czy też z stylem jakiegoś tekstu. Krótkie podsumowanie. Tak jak wspomniałem wcześniej, SMAX zakłada, że wszystko zależy od naszej preferencji i nie jest restrykcyjne, taki jak BEM, o którym zaraz wspomnę. SMAX zapewnia podstawowe wytyczne, z których możemy korzystać lub nie. W ramach tej architektury możemy używać własnej konwencji nazewnictwa, ale my polecamy BEM, o którym właśnie będę mówił, bo właśnie on jest konwencją głównie nazewnictwa, przynajmniej taka część tej architektury jest wykorzystywana najczęściej przez deweloperów. No i najważniejsze, żeby nasz kod był zrozumiały dla wszystkich, którzy z nami pracują i być może dla tych, którzy odziedziczą ten kod po nas. Przejdźmy zatem do BEM-a. O nim wspominaliśmy wielokrotnie i tutaj pewne rzeczy będę powtarzał. Skrót BEM oznacza Block Element Modifikator. Na szczęście brzmi to tak samo po polsku, jak i po angielsku. I tak naprawdę korzystamy z tej części, która tyczy się nazewnictwa. I daje ona nam możliwość zorganizowania tak klas CSS, żeby były czytelne poszczególne elementy typu blok,
jakiś element w tym bloku. Być może ten blok ma jakieś style, które go modyfikują, albo element ma takie style, jest jeden element jest używany wielokrotnie, a być może gdzieś w którymś miejscu w naszej aplikacji będzie wyglądał odrobinę inaczej, wtedy warto zastosować właśnie modyfikator. No ale szczegółowo tutaj wygląda to tak, z przykładami. Blok na stronie, jakiś obiekt. Dla przykładu nagłówek, formularz logowania, nawigacja, formularz wyszukiwania. I teraz jak będzie się miał element do tego bloku? Element jest właśnie składnikiem i ma sens tylko w jego kontekście. I tak należy budować to nazewnictwo tych klas. Przykładowo w nagłówku strony na pewno znajdziemy logo. W formularzu logowania na pewno będzie przycisk logowania. W nawigacji będzie jedna pozycja menu, a w wyszukiwarce będzie pole tekstowe do wpisywania jakiegoś tam query. Czym jest modyfikator? Modyfikator to jest jakiś wariant. Przykładowo logo w odcieniach szarości albo skrócony formularz logowania, który na przykład nie będzie zawierał labelki przy inbucie. Będzie to zmodyfikowane menu, które tak naprawdę będzie współdzieliło część kodu, a będzie na przykład zamieszczone w stopce stron. Tak samo pole tekstowe do wyszukiwania z innym stylem, innym kolorem albo innym wyglądem przycisku. Tutaj przykład konkretny z życia wzięty, albo inaczej z mojego projektu. Jest sobie nawigacja, menu. Nawigacja ma poszczególne LI, które jakby zasadą Bema jest to, o czym zapomniałem sobie wspomnieć, że staramy się nadać klasę wszystkim tagom, przynajmniej większości tagom w naszym kodzie, które będziemy w jakiś sposób tam stylować. Dlatego UL będzie prawdopodobnie nazywał się menu, LI będzie menu item. Jakaś pozycja menu, na przykład ta, która będzie zmieniała kolor po najechaniu, będzie miała na pewno jakiś modyfikator. No i cały wariant menu, który będzie w stopce, będzie miał modyfikator footer. BEM to także inne zasady, o których polecam poczytać i jest tego naprawdę dużo. Jednak taki u nas w Monterey, taki większości deweloperów, większość korzysta z tej konwencji nazewniczej i łączy całość właśnie ze SMAX-em, tworząc jakby jedną wspólną architekturę, zwykle wygodną w użyciu w dużych projektach, gdzie jest bardzo dużo arkuszy i cała masa klas do stylowania. Okej. Krótkie podsumowanie. Tak naprawdę BEM można stosować również w małych projektach. Nie ma problemu, jest on bardzo fajnie skalowalny i gdy projekt nam się rozrośnie, nie będziemy mieli problemów, żeby utrzymać porządek. Co ważne, BEM sprzyja unikaniu zagwieżdżania klas. Poprzez to, że każdy tag ma osobną klasę, możemy wszystkie klasy pisać jedne pod drugimi, nie musimy zagnieżać ich. Możemy oczywiście to robić, jeżeli zachodzi taka potrzeba, ale jak wiadomo, zagnieżdżanie powoduje to, że kod nie jest słabo reużywalny w innych miejscach. I tak właśnie wspominam w kolejnym punkcie, metodologia BEM sprzyja reużywalności klas. To dlatego właśnie, że nie ma tego zagnieżdżania. Możemy łatwo wykorzystać kawałek kodu albo tylko kawałek z jakiegoś modułu w innym miejscu. BEM świetnie współgra z projektami pracującymi na komponentach. BEM to tak naprawdę szybkie stylowanie, które jest fajne przy tworzeniu mockupów czy też projektów typu MVP, które muszą powstać w bardzo szybkim tempie i
nie mamy czasu na zastanawianie się nad tak naprawdę, nie wiemy, jaki będzie docelowy efekt naszej pracy. Teraz co najważniejsze, BEM zmusza do planowania i to nawet podwójnego planowania, bo nie dość, że podczas konstruowania HTML-a będziemy myśleć o tym, jak będzie dany blok wyglądał, to jeszcze podczas wymyślania poszczególnych nazw klas, nazw bloków, elementów czy modyfikatorów, będziemy jeszcze raz myśleć, czy rzeczywiście to, co przed chwilą zaplanowaliśmy, jest dobre i czy sprawdza się w naszej metodologii. No i to, co powtarzam, co jest tutaj bardzo podobne do SMAX-a, tak naprawdę nie musimy aplikować. To nie jest jakiś framework, który musimy w całości użyć w naszym projekcie. Możemy tylko wybrać sobie część, tak na przykład właśnie konwencję nazewnictwa klas. I to by było w sumie na tyle z mojej strony. Zrobimy teraz chwilę przerwy i Damian się podłączy ze sprzętem i będzie kontynuował. Tak, no właśnie. Może. Macie już jakieś pytania? Czy mogę się iść cokolwiek? Okej, więc tak. Moja część prezentacji będzie skupiać się głównie, znaczy opowiem trochę o komponentach, które będą w sumie naturalnym rozwinięciem tego, co powiedział Mateusz. No a jeżeli już mamy komponenty, no to musimy przejść do czegoś, co będzie nam te komponenty sklejać ze sobą. Tak? W tym przypadku do tej pory używaliśmy Galpa, który jest w porządku, aczkolwiek to jest, jest zdecydowana różnica, znaczy jest pewna różnica między module bundler, czy czymś w stylu Browser E5, czy właśnie Webpacka, na którym się tutaj skupimy, a co innego Gulp, czy Grunt, czy inne build tule. Ok, więc pierwsza rzecz, czy są komponenty? Komponenty najłatwiej można by określić w ten sposób jako część, która jest element, część, która jest jakby częścią czegoś większego. I w tym momencie przy tworzeniu aplikacji webowych było sporo różnych jakby konwencji, architektury. Przez jakiś czas Angular chociażby forsował robienie MVC, które ostatecznie się nie sprawdziło. Aktualnie jakby na czasie jest robienie komponentów. To robi React, to robi Angular 2, to robi Vue.js, Riot, właściwie większość innych, większość frameworków JS-owych. Tak? Tak. Więc tak, lecimy dalej. Tak, czym są komponenty? Wyobraźmy sobie, że mamy komponent A i jeszcze dwa kolejne komponenty A, które zawierają się w komponencie B, które zawierają, wszystko zawiera się w komponencie C. No i przykładowo nasz kod wyglądałby mniej więcej w ten sposób. Czyli po prostu komponent C to jest page, komponent B to jest group i komponent A to są komponenty picture. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego jest to zapisane w ten sposób, to są tak zwane custom elementy. W ten sposób można, albo web komponenty, czegoś takiego na przykład używa Polymer, ale równie jako jeżeli chodzi o web komponenty, w przypadku właśnie Vue, Reacta czy Angulara 2 można w ten sposób jakby deklarować w templatce, gdzie pojawi się po prostu nasz komponent. Tak? No i teraz tak, tutaj można zauważyć pewne podobieństwo. Kiedy robimy, piszemy CSS zgodnie z metodologią nazewnictwa BEM, jakby ta część blok staje się dla nas czymś w postaci komponentu, tak? Czyli komponent może zawierać pewne elementy w środku i idea jest taka, żeby tak dzielić, jakby powiedzmy, że mamy stronę, w której właśnie mamy, tak jak na poprzednim slajdzie, obrazki, które są pogrupowane, albo powiedzmy nawigację, która ma elementy do klikania, no to każdy z tych części będzie właśnie komponentem.
które mogą zawierać mniejsze sobie jakby podkomponenty, ale cała jakby idea tworzenia komponentów jest polega na tym, żeby jak najbardziej trzymać je standalone, czyli które nie będą wymagały od, w sensie, które będzie można używać w różnym kontekście, które będą w pełni reużywalne i nie będą zależne bezpośrednio od tego, w jakim na przykład parencie się znajdują, tak? No i teraz, biorąc pod uwagę, że mieliśmy opowiedziane już, jak działa BEM, blok jest poniekąd właśnie takim komponentem. Gdyby właśnie podmienić słowo blok na komponent, który zawiera swoje elementy i ma swoje modyfikatory, no to te dwie rzeczy się ze sobą zazębiają. Więc w momencie, kiedy tworzymy komponenty w naszej apce, możemy też przyjąć, na przykład w przypadku też, wracając jeszcze do Smaxa, tam była poruszana ta część określona jako modules. Modules również można potraktować jako komponenty i tam powinny się znaleźć te części kodu CSS-owego, które jakby podlegają pod jeden blok. Czyli jeżeli mamy na przykład plik o nazwie Image Gallery, który jest powiedzmy komponentem w całej galerii, w całym komponencie galeria, to wtedy kod CSS-owy do tego po prostu w tym pliku mielibyśmy tylko image gallery i powiedzmy image, jakieś ramka, poszczególne elementy, które zawierają się tylko w tym komponencie. W ten sposób jesteśmy w stanie, tworząc naszą apkę, zadecydować, czy te komponenty potrzebujemy, tych nie potrzebujemy i tak dalej. W ten sposób możemy po prostu wykluczyć tą część kodu, która jest nam niepotrzebna, w ten sposób zmniejszając wagę i przyspieszając ładowanie samej strony, tak? Ba, jesteśmy w stanie wyciągnąć powiedzmy te dwa pliki. Dzięki. Wow. Ale teraz... Widać wszystko dobrze? Okej. Okay. W ten sposób jesteśmy w stanie wyciąć na przykład dwa pliki, które zawierają komponent i przerzucić je do innego projektu i wiemy, że to prawdopodobnie będzie działać. To też jest w sumie dość przydatne, bo jesteśmy w stanie sobie przygotować część komponentów pracując nad jednym projektem i wykorzystać je w innym projekcie, nie wiem, wprowadzając tylko małe zmiany, bez potrzeby kopiowania całego kodu czy próby wycinania fragmentów kodu, żeby one działały, tak? To też jest przypadek, jeżeli używam na przykład Foundation, oni mają tam bardzo, bardzo dużo plików, które są właśnie takimi komponentami, z których jeżeli nie chcemy korzystać, po prostu ich nie inkludujemy. I z biblioteki, która tam ma chyba 150 kilobajtów, możemy wykorzystać tylko 40 na przykład, tak? Okej, okay. No tak, ale to nie jest zawsze prawda. Dlaczego? No ponieważ jeżeli mamy na przykład tą część, która nie zawsze chcemy tak bardzo dzielić elementy, żeby, ponieważ dzielenie elementów, dzielenie strony na komponenty w którymś miejscu troszeczkę przestaje mieć sens, ponieważ dodajemy sobie niepotrzebne warstwy abstrakcji, które z kolei troszeczkę nam mogą, jakby, nie ma sensu, żeby narzucać sobie właśnie za dużo jakby warstw abstrakcji, skomplikowania, jeżeli coś może być w miarę proste. Jeżeli widzimy, że na przykład nasza templatka, tak, rozrasta się, jest bardzo dużo, to jest sygnał dla nas, żebyśmy wyszukali tam komponentów, które mogą się powtarzać lub po prostu komponentów, które mogą też być na przykład wykorzystane w innym miejscu. W przeciwnym wypadku nie ma to jakiegoś większego sensu, chyba że naprawdę wiemy, że ta aplikacja będzie się rozrastać bardzo, bardzo i w tym momencie możemy już z góry założyć, że to będzie trzeba w końcu pociąć na mniejsze części. No. I teraz tak, wiem, że do tej pory nie mieliśmy za dużo JavaScriptu, ale z racji, że to jest wykład i możemy troszeczkę popłynąć contentem, opowiem wam trochę o modułach w JS-ie, które będą też wstępem dalej do webpacka i do komponentów jako całości, czyli templatek, CSS-ów i, no i JS oczywiście. Więc to, co widzicie tutaj, to jest przykład, który wykorzystuje S6, to jest ECMAScript, teraz już chyba to nazywa się 2015.
Jest to taki aktualny JavaScript, który w większości przeglądarek działa, to jest tak zwana S5. To jest jakby nowsza wersja, tak można to określić, nowsza wersja JavaScriptu, która pozwala właśnie na wyeksportowywanie części naszej funkcjonalności z plików do na przykład innych plików. No i działa to mniej więcej w ten sposób, że mamy powiedzmy plik utility, który ma funkcję generate random i funkcję sumującą, tak? Czy wszyscy tutaj mieli jakieś, pobierali nauki programowania? Okej, okay. Jeżeli tak, to raczej tutaj nic nie powinno nikogo zaskoczyć. Mamy tutaj, mamy funkcję, która ma nazwę, która zwraca jakąś wartość losową. No i tutaj mamy po prostu funkcję sumującą. No i teraz ta fajna część to jest wyeksportowanie tej funkcji. W jaki sposób to działa? W sumie nie będę się skupiał, w jaki sposób to działa, powiem jak to wykorzystać. Mianowicie mamy jakiś komponent, w którym chcemy wykorzystać te dwie funkcje. Po prostu je importujemy z pliku utility. Możemy zaimportować tylko jedną funkcję, obie funkcje, cały plik. To jest, że tak powiem, zależne już od naszych potrzeb. Mądre module bundlery są w stanie zrobić, wykonać czynność, którą nazywa się jako tree shaking, która polega na tym, że jeżeli w całym naszym kodzie nie użyliśmy na przykład tej metody, to ona zostanie usunięta z jakby finalnego pliku, w którym będzie zbundlowany kod, skoro jest i tak nieużywana. Ok, no więc mianowicie w innym pliku importujemy sobie te dwie funkcje i możemy ich je normalnie użyć, które po prostu wypluje nam dokładnie to, co jest tutaj. W ten sposób jesteśmy w stanie stworzyć komponenty JavaScriptowe. Nie musimy robić jednego wielkiego pliku albo tworzyć serii różnych plików i po prostu dodawać je pod sobą. Jesteśmy w stanie przygotować sobie część kodu, którą będziemy wykorzystywali w wielu różnych miejscach. Czyli jeżeli na przykład mamy serwis do, w sensie kod, który odpowiada za autentykację, przygotowujemy sobie zwyczajnie no tak naprawdę plik JS-owy, w którym mamy wszystkie rzeczy związane z autentykacją i pobieramy tylko te metody, których potrzebujemy, jak na przykład zaloguj, wyloguj, do różnych części aplikacji, gdzie chcemy ich używać. W ten sposób mamy wszystko ustrukturyzowane i tak dalej. Okay, możemy też zrobić to w ten sposób, czyli jeżeli tworzymy sobie zmienną, która będzie zawierała obiekt, który będzie zawierał metody, jesteśmy w stanie po prostu wyeksportować cały obiekt i następnie możemy go zaimportować w ten sposób. Oczywiście musimy przy użyciu musimy napisać, znaczy podać nazwę obiektu i dopiero odwołać się do jego metody. Ok, no i teraz to było tak. Trzeba mieć pamięć, aby na pewno dobrze widzieć. Bo ja osobiście źle widzę. Jeszcze po prostu nie zgaszyć tej przedniej. A jeżeli można przednie, to jest super. Okej. Okay. Kontynuując. To była składnia z ES6. Oczywiście jest od tego jeszcze. O, wydaje mi się, że dużo lepiej. Super. Okej. Okay. Są od tego również biblioteki, które jeżeli nie chcemy używać transpilera z S6 do S5, jakim jest na przykład Babel, jesteśmy w stanie skorzystać z bibliotek, które zajmują się importowaniem i eksportowaniem modułów. Jedną z takich bibliotek jest CommonJS, ale jest jeszcze AMD i UMD. CommonJS jest powszechnie używany w Node, właściwie w ekosystemie Node.js. Wygląda bardzo podobnie, tworzymy sobie zmienną, po prostu eksportujemy ją w ten sposób, po czym możemy ją zaimportować w ten sposób. Tak. Tu zazwyczaj jeszcze trzeba podać rozszerzenie, w zależności od tego, w jaki sposób są realizowane te pliki, ale tak dojdziemy do części webpackowej, czyli właśnie tej. Ok, więc czy ktoś wie, czym jest webpack? Jedna osoba, dwie, trzy. Okej, super. Dobra. Znaczy super, no nie super, ale spróbuję wam jakoś przybliżyć mniej więcej, na czym to polega. Otóż tak, Webpack wybiera
Może tak, różnica między gulpem a webpackiem jest mniej więcej taka, że gulp jako task runner wykonywał po prostu pewne zadanie. Mówiliśmy mu, weź te pliki i połącz je w jeden plik i wypluj tutaj, tak? W przypadku lub oczywiście zadań dla gulpa mogły być, znaczy zadania, jakie mogliśmy zlecić gulpowi, to mogło być dosłownie cokolwiek, odpalenie serwera, nie wiem, przerzucanie tych plików gdzieś, uploadowanie na FTP, różne rzeczy. W przypadku Webpacka pozornie wydaje się, że to jest troszeczkę uboższe narzędzie, ponieważ sprowadza się do tego, że podajemy Webpackowi tak zwany plik wejściowy, w którym używamy require i on po prostu przechodzi przez ten plik i w momencie, jeżeli widzi, że mamy tutaj, chcemy użyć tej naszej biblioteki utility.js, tego pliku, on po prostu nam go zasysa do tego pliku i ostatecznie sprawdza wszystkie jakby drzewa zależności i tworzy z tego bundle, tak? Czyli poniekąd to, co robimy na zasadzie w gulpie, podając na przykład zbierz wszystkie pliki i połącz je w jeden, tak? Webpack robi to mądrze i wybiera tylko te pliki, których tak naprawdę użyliśmy w naszym projekcie, tak? I przechodzi rekursywnie do każdego modułu głębiej, sprawdza, czego użył, jakie pliki jakby zarequirował, zaimportował ten moduł i zasysa jeszcze każde kolejne w dół. Więc tak, mniej więcej tak wygląda. Oczywiście dla Webpacka, w przypadku Webpacka nie musimy używać, nie chodzi tylko o pliki JS, tak naprawdę dla Webpacka wszystko jest modułem. Możemy requirować CSS, JS oczywiście, HTML-a, JDA, właściwie wszystko. I ostatecznie nam wypluwa po prostu pliki JS lub obrazki. Wszystkie inne rzeczy w większości przypadków będą jakby importowane i wklejane do pliku JS-owego, ale od tego są już pluginy, które pozwalają na przykład wyciągnąć pliki CSS-owe i zapisać je jako plik CSS-owy gdzieś indziej po przepuszczeniu przez różne loadery, o których zaraz powiem. Więc tak. Co jest? Ok. O, nie. Są larki. Troszeczkę zalagowało. Ok, więc tak. Tak jak przed chwilą powiedziałem, dla Webpacka wszystko jest modułem. Możemy po prostu pisać w ten sposób i to nam zadziała. Jaki będzie tego rezultat, zaraz wytłumaczę. Drugą rzeczą, dla której Webpack powstał, jest tak zwane dzielenie kodu na pewne części, chunki, które pozwalają nam na asynchroniczne doładowywanie zależności. Na przykład Instagram czegoś takiego używa na swojej stronie, że kiedy wchodzimy na stronę główną, nie mamy w ogóle załadowanego kodu, który odpowiada za wyświetlenie pojedynczego zdjęcia albo na przykład za wyświetlenie profilu danej osoby. I to jest doładowywane dopiero w momencie, kiedy użytkownik jakby wyrazi zainteresowanie danym zdjęciem i na nie kliknie. W tym momencie dopiero załaduje nam się paczka odpowiedzialna za wyświetlenie pojedynczego zdjęcia. Dlaczego tak się robi? Głównie po to, żeby kod, który ładuje się na samym początku, czyli przy pierwszym wejściu na stronę, był jak najmniejszy, aplikacja wystartuje nam szybciej i będzie, że tak powiem, lżejsza dla naszego łącza, szczególnie w przypadku, jeżeli używamy urządzeń mobilnych, a aplikacja jest bardzo duża i tak naprawdę gdyby nie dzielenie kodu na właśnie chunki, całość mogłaby zajmować kilka mega, co w przypadku, czasami nie wiem, jeżeli jedziemy pociągiem i chcemy skorzystać i mamy tylko 3G lub gorzej, coś gorszego, no nasza strona będzie się ładować pewnie dobrą minutę, tak, potrafi. Więc w przypadku Webpacka możemy zminimalizować ładowanie do naprawdę malutkiej części, tylko tego, co potrzebujemy na start, a wszystko inne doładowywać oddzielnie. Okej. Okay. Teraz już działa. Więc tak, w jaki sposób Webpack ogarnia to, że jeżeli chcemy mu... możemy po prostu requirować rzeczy, które jeżeli chcemy zarequirować JS-y, nie ma żadnego problemu, ale jeżeli chcielibyśmy pisać na przykład w CoffeeScriptie, albo w TypeScriptie, albo w S6 i chcemy przerzucić to do zwykłego JS-a, który jest obsługiwany w większości przeglądarek, poza IE,
Webpack posiada coś takiego jak loadery. I to jest troszeczkę podobne do tego, co robimy w gulpie, czyli odpalając task, tak naprawdę gulp, właściwie pipe, jakby injektuje do pewnego zadania, jakim na przykład Jade, osoby, które były na warsztacie, powinny kojarzyć. Sprawia to się do tego, że po prostu pliki wpadają i wypadają transformowane z drugiej strony jakby. W przypadku webpackowych loaderów jest podobnie, przy czym webpack jakby inteligentnie decyduje o tym, czego ma użyć na zasadzie rozpoznawania poprzez, jeżeli mamy rozszerzenie pliku coffee, to będzie szukał loadera, który jest odpowiedzialny za przerobienie pliku coffee na JS-a, czyli teoretycznie jesteśmy wszystko w stanie pisać w coffee i w momencie, kiedy w coffee skrypcie, nie wiem, czy znacie? Nie. Okej, to może inaczej. Jeżeli chcemy używać SAS-a i ostatecznie chcemy, żeby to zostało przekompilowane do CSS-a, po prostu musimy użyć odpowiedniego loadera. Tak, i w momencie, kiedy używamy właśnie require w naszym pliku JS-owym, sprawdza, jakie jest rozszerzenie i używa odpowiedniego. Mniej więcej wygląda to w ten sposób. Tak wygląda konfiguracja dla loaderów. I w tym przypadku na przykład, jeżeli testujemy, czy plik ma rozszerzenie coffee, jeżeli tak, to użyj coffee loadera, tak? To sprowadza się do tego właśnie, to w sumie do tego, co powiedziałem, tak? Okej. Okay. Kolejna rzecz, która jest, że tak powiem, bardziej zaawansowana. Otóż mamy już wcześniej wspomniany coffee loader, ale chcemy jeszcze używać, przepuścić wszystkie nasze JS-y, bo używamy funkcjonalności z ECMAScript 6, więc lub S6 2015, na przykład używamy Reacta, który korzysta właśnie z pewnych dobrodziejstw ECMAScript 6 i 7. Przepuszczamy go przez Babel Loader, czyli taką bibliotekę, która nam transpiluje ten kod z właśnie ECMAScript 6 do ECMAScript 5, tak żeby można było to uruchamiać na większości przeglądarek. I teraz jesteśmy w stanie też przekazać pewne parametry dla tego loadera, w tym przypadku presety, czyli w przypadku Babela to jest konfiguracja, co tak naprawdę będziemy transpilować, jakie funkcjonalności z S6 chcemy wspierać. Tak? W tym przypadku jest S2015, czyli to, co ja nazywam S6, czyli cała ta funkcjonalność plus rzeczy wykorzystane w Reactie. Czyli requirując nasze pliki JS-owe, one będą jakby, Webpack upewni się, że cała funkcjonalność, która jest tam napisana, zostanie przekompilowana na ES5, czyli powszechnie wspieraną wersję JS. Okay. Teraz kolejna bardzo fajna rzecz jest to, że możemy jakby chainować loadery. Czyli załóżmy, że mamy loader, który ładuje nam LESa lub SASa. LES to jest coś bardzo podobnego do SASa. Przepuszczamy na początku przez LES loader, kiedy requireujemy ten plik lesowy, po czym przepuszczamy go przez CSS loader, który może też przyjmować jakieś parametry w stylu dodawanie, autoprefiksowanie kodu i tak dalej. Po czym przepuszczamy przez style loader, który zajmuje się tym, że w sumie zaraz powiem, czym się zajmuje, żeby nie wybiegać. Ale możemy też na przykład ogarnąć takie rzeczy jak, chociaż to też jest później. Okay. No i teraz jak to mniej więcej wygląda? Less loader bierze plik lesowy, przerabia go, transformuje go w plik CSS-owy. Potem CSS loader zajmuje się, wkleja nam plik CSS-owy w środek tego pliku JS-owego. A style loader zabiera ten kod CSS-owy i wkleja go nam w tagach style do aplikacji, którą, znaczy na stronę, w której aktualnie pracujemy. Czyli jeżeli mamy jakąś templatkę, to zostanie po prostu doklejone w headzie. Czyli tam, gdzie zazwyczaj znajdują się CSS. Okay. Kolejną rzeczą, teraz jak ogólnie skonfigurować Webpacka. Generalnie możemy używać Webpacka też z command line, bo tutaj nie ma tej linijki. Okay. Więc można to użyć na zasadzie, piszemy Webpack, spacja, tak zwany entry file, czyli plik wejściowy, który może mieć różne właśnie zależności, czyli requireuje różne rzeczy i plik po spacji output, czyli tam plik bundla, do którego wszystko zostanie wyplute po przepuszczeniu przez różne loadery. Aczkolwiek
To zazwyczaj się nie sprawdza, jest po prostu za mało funkcjonalne. Trzeba sobie przygotować pewien plik configu, który właśnie w najprostszej postaci wygląda w ten sposób. Czyli właśnie podajemy plik wejściowy, i że tak powiem, wszystko się dzieje. Jesteśmy w stanie jeszcze uruchomić wtedy webpacka, będąc oczywiście w folderze, gdzie znajduje się ten webpack config.js. Jesteśmy w stanie odpalić webpacka, po prostu pisząc webpack, ewentualnie myślnik p, jeżeli chcemy uruchomić proces, który nam wypluje paczkę, która będzie zminifikowana. Oczywiście możemy mieć oddzielną konfigurację dla np. środowiska produkcyjnego. Webpack watch, który po prostu będzie nam śledził zmiany, jeżeli po prostu wprowadzimy jakąś zmianę w pliku main.js lub w jakiejkolwiek zależności, ona zostanie automatycznie przepuszczona przez webpacka i odświeżona w pliku bundle.js. To jest troszeczkę to, co robi gulp w swoich watcherach, tak? Jest jeszcze myślnik d, który doda source mapy, ale to jest jakby... Znaczy, można pisać i nieważne. Się w to wgłębiał. Ok, no więc teraz taki bardziej łącząc część z loaderami i naszą podstawową konfiguracją. W ten sposób jesteśmy, tak wygląda taki bardziej standardowy plik webpacka konfiguracyjny. Mamy tutaj właśnie przykładowe loadery, czyli do CoffeeScriptu i do funkcjonalności z ECMAScript 15. Plus jeszcze mamy resolve, czyli dzięki temu nie musimy pisać rozszerzenia pliku, który chcemy requireować do naszej aplikacji. Czy to jest zrozumiałe póki co? Jakieś pytania? Okej. Spanikowałem. No, co? O, dokładnie. I jest jeszcze kolejna rzecz, jeżeli chcielibyśmy mieć kilka paczek, na przykład dla podstrony profile, albo właściwie nie tyle podstrony, co w tym przypadku dla części funkcjonalności JS-owej profile i na przykład feed, w przypadku jeżeli to był newsfeed, możemy przygotować dwa jakby punkty wejściowe, które eksportują nam się do dwóch plików, bazując po prostu na tym kluczu. To wygeneruje nam pliki profile.js plus feed.js. I to jest jakby tyle. Co jeszcze dodatkowe w funkcjonalności? Wytłumaczenie całego webpacka zajęłoby bardzo długo, więc to jest bardziej taki na zachętę. A dlaczego warto, pokażę na samym końcu. Okej. Mamy jeszcze właśnie wspomniane wcześniej dzielenie kodu, czyli code splitting. To jest najbardziej enigmatyczna część webpacka. Jeżeli ktoś spojrzałby na pliki, które to generuje, prawdopodobnie by się przeraził takimi wężykami z slashy i gwiazdek na początku. Działa to więcej w ten sposób, że jeżeli chcielibyśmy w naszym pliku example.js requireować komponent, tudzież moduł A, moduł B, one zostaną automatycznie jakby dosane do naszej paczki, do naszego bundla, ale w momencie, kiedy chcielibyśmy mieć ten moduł dostępny dopiero w momencie, kiedy użytkownik faktycznie go potrzebuje, jesteśmy w stanie użyć takiego jakby takiej funkcji, która jakby jeżeli to uruchomimy, dopiero w tym to zostanie dostane oddzielnie i jakby asynkowo dopiero w momencie uruchomienia, tak? Czyli jakby zaraz jeszcze pokażę. O. Pliki wynikowe wyglądają wtedy w ten sposób. Dostajemy w pliku output.js, czyli w naszym podstawowym bundlu, cały kod webpacka, który skupia się na tym, żeby jak ładować zasoby asynchronicznie. Potem dostajemy nasze moduły, czyli to, co requirowaliśmy tutaj. A na końcu kod związany z zasaniem jakby asynchronicznie zasobów, czyli to nie jest tak jak w przypadku gulpa, który wypluwa nam ten kod na końcu i musimy sobie, że tak powiem, zrobić całą resztę sami. Tutaj w tym przypadku webpack daje tak naprawdę, dokłada nam troszeczkę swojego kodu do naszego bundla. Dzięki temu jesteśmy w stanie doładowywać w tym miejscu zewnętrzne, jakby dodatkowe zasoby już asynchronicznie. I w tym miejscu utworzy nam się kolejny plik, który będzie jakby taką, powiedzmy,
tak jak w przypadku Instagrama, ten plik oczywiście nazywałby się jedynką, ale jeżeli tutaj requires, znaczy komponent C byłby na przykład pojedynczym zdjęciem, to cały kod związany z pojedynczym zdjęciem znajdowałby się tutaj. Czyli na dzień dobry, kiedy użytkownik wchodziłby na stronę, dostałby tylko tą paczkę, a dopiero w momencie, kiedy wykonałby funkcję, która odpaliłaby ten kod, czyli na przykład chciałby, żeby przez, o właśnie, przez routing, tak, po zmienieniu adresu chciałby załadować dodatkowy kod, to dopiero w tym momencie załaduje nam się ta dodatkowa paczka. W ten sposób robimy sobie optymalizację. W przypadku, kiedy robimy serwisy pokroju Facebooka, coś takiego jest wręcz niezbędne, bo gdybyśmy chcieli zasać sobie cały kod, no to po prostu to trochę by potrwało. Naprawdę. I mniej więcej tak wygląda. Tak, ten synek jest troszeczkę dziwny. W tym przypadku przekazujemy, co chcemy require'ować. To jest akurat wystarczy przekazać pustą tablicę, ponieważ to jest właśnie troszeczkę śmieszne, ale jeżeli wrzucimy po prostu tą część tutaj, czyli w tym miejscu będziemy dopiero require'ować jakiś moduł, to jakby to, co jest tutaj, jakby nie ma specjalnie znaczenia, ponieważ Webpack postara się o to, żeby w momencie, kiedy uruchomimy tą metodę, tą funkcję, żeby to było już dostępne synchronicznie, czyli po prostu żeby było załadowane do naszego kodu, tak żebyśmy nie musieli robić jakichś promisów i tak dalej, i tak dalej. Czyli to już będzie dostępne w przeglądarce. Ok, idziemy dalej. A, pytania co do dzielenia? Nie. Ok, teraz tak jak wspomniałem, można również w Webpacku używać obrazki, znaczy require'ować obrazki czy style. I w tym przypadku na przykład warto spojrzeć właśnie na nasz config. Jeszcze raz. Podajemy na przykład sobie path, to jest miejsce, gdzie nasze JS-y i obrazki i tak dalej wylądują. Jest jeszcze coś takiego jak public path, czyli miejsce, gdzie na przykład hostujemy te obrazki, tak? Czyli tworzymy sobie jakąś aplikację, ale na przykład obrazki z racji, że w ten sposób będzie szybciej, hostujemy na jakimś Continuous Delivery Network, tak? Wiecie, co to jest? Okej. Okay. Jeżeli hostujemy stronę na serwerze, to ta strona znajduje się gdzieś na tym serwerze, powiedzmy w Holandii, i jeżeli łączą się ludzie z Niemiec, to jest wszystko spoko, bo jakby odległość fizyczna jest bardzo mała, ale w momencie, kiedy na przykład ktoś łączy się z USA, to jakby ping będzie dłuższy, więc czas dostępu do tego pliku będzie dużo dłuższy. Dlatego też powstały takie rzeczy jak właśnie CDN-y, które tworzą kopię tego pliku na rozproszonych serwerach na całym świecie, i w momencie, kiedy użytkownik jakby hituje dany obrazek pod tym adresem, zostaje przekierowany do serwera, który jest najbliższy, czyli na przykład hostując obrazki właśnie na CDN-ie, jesteśmy pewni, że nieważne z jakiego punktu na świecie ktoś będzie chciał ten obrazek otworzyć, to nie musi być obrazek, to mogą być całe statyczne strony, które zostaną generowane przez Webpacka czy przez Gulpa. Jest taki serwis, który się nazywa Netflix i pozwala właśnie hostować całe strony na CDN-ach, dzięki temu właśnie, nieważne z jakiego miejsca na świecie, mamy pewność, że nasza strona będzie ładować się bardzo, bardzo szybko. Więc to jest bardzo przydatne. Ok, kolejną rzeczą teraz, w jaki sposób, wracając do Webpacka, w jaki sposób możemy używać, właśnie require'ować i po co, dlaczego powinniśmy to robić, require'ować obrazki i style do JS-ów, czyli do naszych modułów. Otóż mamy tutaj na przykład, no tu już wcześniej pokazany loader do stylówki i kolejny loader dla obrazków. I w tym przypadku, tutaj możecie przeczytać komentarz, obrazki, które zajmują mniej niż 8 kB, zostaną zakodowane w Base64. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Okej, chyba nie. To jest coś w stylu, po prostu dostajemy bardzo kompletnie nieczytelny kod, zaszyfrowany, który przez przeglądarkę jest interpretowany jako obrazek, czyli teoretycznie jesteśmy w kodzie w stanie wkleić
Tak, co najważniejsze, ten kod, w kodzie CSS możemy przemycić obrazki. Tak, możemy na przykład w kodzie CSS-owym przemycić obrazki, które nie są gdzieś hostowane na zewnątrz, znajdują się dosłownie w tym pliku, które po prostu przez przeglądarkę będą interpretowane jako faktycznie obrazy. Tak? Kod będzie interpretowany jako obrazek. To trochę jakbyśmy otworzyli JPEG albo PNG w notatniku. Więc Webpack jest w stanie, jeżeli requirujemy dany obrazek, jest w stanie wykryć, jakiego jest na przykład rozmiaru i w przypadku, o zresztą, zaraz będzie, requirujemy sobie pliki CSS-owe i requirujemy sobie obrazek. No i teraz ten picture PNG jest większy niż 8 kB, a logo PNG jest mniejsze, bo jest po prostu logiem, więc to sprawi, że plik Bootstrap CSS i MyApp CSS, oczywiście jako CSS, zostanie wklejony na początku do JS-a, a potem przez style loader do templatki w danym widoku, czyli do głównego pliku jakby HTML-a. A obrazek picture PNG wyląduje na, znaczy zostanie jego adres do niego. No. Wykorzystujemy to w ten sposób, że tworzymy sobie dokument create element img, czyli tak jakbyśmy wpisali sobie tag img i potem src, czyli jakby adres do tego pliku powinien być, ale właśnie w przypadku Webpacka on zrobi to bardzo mądrze i jeżeli właśnie plik jest na przykład większy niż 8 kilo lub dowolna inna wartość, jaką podamy w bajtach, jeżeli jest większa, to wklei nam tutaj adres do miejsca, gdzie potencjalnie hostujemy nasze obrazki, w tym przypadku na przykład do CDN-u, lub oczywiście może to być jakiś folder na naszym serwerze w stylu slash assets, slash images, coś takiego. A jeżeli to jest na przykład właśnie dużo mniejszy obrazek, to zostanie właśnie wklejony jako base64, zakodowany po prostu bezpośrednio do kodu, który nie będzie wymagało w to dzięki temu jakby hitowania, requestowania serwera po jakieś zasoby. Po prostu od razu dostaniemy obrazek na dzień dobry. Okej. No i teraz... co jest jeszcze fajnego w przypadku Webpacka? Pewnie osoby, które znają Webpacka, prawdopodobnie tym featurem się bardzo zachwycają. Jest tak zwany hot module replacement, który pozwala na... Pamiętacie, jak używaliście gulpa? W momencie kiedy zapisania strona nam się odświeżała i nie musieliśmy samemu przechodzić na stronę i jej odświeżać, żeby załadować nowe zasoby, tak? Po prostu strona za każdym razem, kiedy coś się zmieniło, została sama jakby odświeżona. Ale w przypadku Webpacka można pójść jakby krok dalej i nie trzeba odświeżyć strony. Działa to mniej więcej gdzieś tam pod spodem na zasadzie takiej, że na środowisku deweloperskim nasza strona tworzy sobie websocketowe połączenie z dev serwerem Webpacka. Chociaż chyba teraz przesadzam. W dużym uproszczeniu obserwujemy jakby nasze zasoby i przez to, że one zmieniają się jakby nie w naszej instancji aplikacji, tylko na zewnętrznym serwerze, w zewnętrznym serwerze webpackowym, są po prostu doładowywane asynchronicznie, więc jesteśmy w stanie przy zapisywaniu plików nasza strona nie będzie się odświeżać, czyli na przykład jeżeli mamy jakieś formularze, które mamy w połowie wypełnione i mamy na przykład w kodzie napisaną walidację w JavaScriptie, to wypełniając raz formularz możemy sobie pracować na przykład na tym kodzie JS-owym, które są jakieś warunki w stylu jeżeli to jest większe od tego, to podświetl całość na zielono, a jeżeli mniejsze, to na czerwono. Możemy pisać kod JS-owy, zachowując w pełni stan naszej aplikacji, czyli bez odświeżania i automatycznie te zmiany, które zrobimy w kodzie, czy to w templatce, czy w JS-ie, czy w CSS-ach, czy nawet w obrazkach, zostanie nam to jakby podmienione z zachowaniem stanu, czyli nie musimy na przykład pisać na przykład jakieś logiki do walidacji, po czym za każdym razem, jak coś zmienimy, odświeżać stronę i wypełniać na przykład formularz od początku, żeby sprawdzić, czy to działa. Chyba że robimy TDD, to wtedy nie musimy używać przeglądarki, ale to o tym może TDD. Okej. To jest pierwsza część, która jest bardzo fajna. Druga część to są tak zwane fancy loadery, bo tak naprawdę możemy ładować praktycznie wszystko, więc jesteśmy w stanie... faktycznie nic nie widać, ale może spróbuję zrobić coś takiego.
A nie. A nie, trochę widać. Dobra, jedno kominie. O, może tutaj trochę widać? Widać trochę, czy nie? Okej, okay, o co chodzi? To jest przykład tak zwanego view komponentu z firmy Lipki Vue.js, która pozwala nam tworzyć pliki o rozszerzeniu .view, które zawierają w sobie templatkę, to może być JSON, może być HTML, cokolwiek. Zawierają w sobie skrypty JS-owe i zawierają na przykład na dole stylówkę. Wszystko w jednym miejscu. Oczywiście, jeżeli cokolwiek z tego zmodyfikujemy, no to działa nam hot merge replacement i zupdate'uje nam naszą stronę. Więc mogę nam pokazać, jeżeli chcecie, jak to działa w praktyce, bo przygotowałem mini aplikację. Znaczy właśnie nie mini aplikację, tylko podstawowy setup właśnie Vue.js, który pozwala na i pokazuje, jak działają takie komponenty, jeżeli chcecie. Chętni, tak? Dobra. No i tak. Nie? Coś przerzuciłem, ale to chyba nie to. Dobra, zrobimy to inaczej. Jedna część i druga część. Okej. Tak. I jeszcze weźmy sobie. Gdzie to wylądowało? Serio? Nagle się. Zniknął mi. O, to jest to gdzieś. Dobra, może zrobię inaczej. Zrobię tak. Po prostu odpalę to jeszcze raz sobie. Ok. Wrócę tu, czyli tu. I przeciągnę sobie to. No. Odchyli. O. Ok, to jest. Aha, tylko tego akurat, to nie jest akurat część. Okay. Tutaj jest kod view. Jak widać właśnie komponent składa się i z stylówki, z kodu JS-owego i z templatki. Nie będę się wgłębiał, jak to działa, ponieważ może kiedyś będzie jakiś wykład albo warsztaty, jak to robić, dlaczego jest to fajne. Ale możemy sobie podejrzeć mniej więcej, jak działa właśnie hot module reloading. Na przykład możemy w tym miejscu dodać sobie loading. A, sorry. Jeszcze jedna rzecz. Muszę odpalić sobie setter. Bo póki co ta strona jeszcze nie istnieje, tylko nie jest odświeżona. Ale już powinno działać. Op, pakiet. O, teraz. Mamy loading. Mogę wrócić. I całość nam się odświeżyła. Oczywiście mamy tutaj jakiś input, który możemy modyfikować. I mamy tutaj tak zwany computed value, który sprawia, że. Albo może tutaj mamy. Właśnie dodajemy dynamicznie tą klasę, że jakby input jest pusty i dajemy jej kolor czerwony, ale jeżeli zmienię sobie na przykład na blue, to automatycznie nam się to odświeży, tak? Oczywiście, jeżeli byśmy sobie tutaj coś wpisali i chcieli na przykład zwrócić tą wartość, nie wiem, czy mogę zrobić razy dwa, jakby się sypnie. O, nam. Jestem w stanie na przykład zmodyfikować kod JS-owy i sprawić, że będzie on się automatycznie jakby podmieni, nie zmieniając tam naszego inputa. Możemy też na przykład zrobić coś takiego jak i oszukiwać. Tak mniej więcej to działa. Importowanie, które właśnie można było zauważyć, o którym opowiadałem, jest tutaj zrobione w ten sposób, że po prostu importujemy komponent hello
z folderu components i używamy, zagnieżdżamy go w tym miejscu, czyli mówimy view, że używamy komponentu hello i wklejamy go mniej więcej tutaj. Widać? Widać. No. I to jakby tyle. Dziękuję. Pytania? O. Jakieś pytania? Bo skończyliśmy dosłownie 2 minuty przed czasem, więc chętnie na coś jeszcze odpowiem. 7 minut przed czasem? To mogę się wgłębiać, jak to ma okay. Nie ma pytań, tak? Nie chciałem was teraz jakby trochę przestraszyć, bo domyślam się, że cały webpack dla osób, które dopiero startują, może wydawać się bardzo skomplikowany i w rzeczy samej niepotrzebny, ale z drugiej strony jakby tytuł wykładu był współczesne jakby praktyki i this is the thing, tak jakby aktualnie używany praktycznie wszędzie. I wydaje mi się, że warto się, że tak powiem, gdzieś z tym zapoznać, chociażby tylko dlatego, żeby zobaczyć, że pisanie frontendu nie jest tak naprawdę ani nudne, ani nie sprowadza się tylko do robienia HTML-a i CSS-ów, czy jakichś prostych JS. To są narzędzia, których używa się do robienia właśnie rzeczy w stylu Facebook, Instagram, Amazon, Alibaba, właściwie wszystkie topowe serwisy na świecie używają właśnie tego. Niekoniecznie Vue, tylko Alibaba używa Vue, ale this is it. Okay. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do zobaczenia.